Poznajecie to miejsce? To jedno z tych miejsc, do których dostać się jest bardzo trudno. Za moimi plecami teraz Korea Północna. Jestem w silnie strzeżonej strefie zdemilitaryzowanej, dzielącej Koreę Północną od Korei Południowej i chcę Wam opowiedzieć o tym surrealistycznym miejscu. Co to jest strefa zdemilitaryzowana? To granica między Koreą Północną a Koreą Południową. Najbardziej ufortyfikowana granica na świecie i jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na Ziemi. W praktyce to strefa buforowa, która przedziela Półwysep Koreański na pół i oddziela od siebie obie Koree. Ma 250 km długości i 4 km szerokości. Strefa zdemilitaryzowana znajduje się około 50 km na północ od Seulu, stolicy Korei Południowej. Powstała w 1953 roku, gdy oba kraje podpisały rozejm kończący wojnę koreańską. Rozejm podpisano w miejscowości Panmunjom i to właśnie ona jest najbardziej znanym miejscem w strefie zdemilitaryzowanej. To tutaj znajduje się Joint Security Area, czyli jedyne miejsce w całej strefie, gdzie żołnierze obu Korei widzą się twarzą w twarz i gdzie znajdują się budynki, w których od czasu do czasu toczą się negocjacje Seulu z Pjongjangiem, bo formalnie oba kraje wciąż są w stanie wojny. To właśnie te niebieskie budynki, które najczęściej pokazują telewizje. Joint Security Area była przez lata miejscem setek incydentów, ale od kilku lat jest tak naprawdę atrakcją turystyczną, bo choć do strefy zdemilitaryzowanej nie wjedziesz samochodem, możesz dostać się tutaj z wycieczką. Kosztuje ona nieco ponad 200 zł za osobę, a grupy są organizowane przez biura turystyczne w Seulu. Każdego dnia do strefy zdemilitaryzowanej wjeżdża około 500 turystów. Joint Security Area była też w ostatnich latach miejscem spotkań polityków, w tym spotkania Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. W czerwcu 2019 roku Donald Trump jako pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych przekroczył granicę i na krótki czas znalazł się na terenie Korei Północnej. A tak wygląda Korea Północna widziana ze strefy zdemilitaryzowanej. Zobaczyć można niewiele. Zresztą celowo, bo cała strefa buforowa powstała po to, aby obie strony się nie prowokowały. Amerykańscy żołnierze, którzy służą tutaj w ramach misji ONZ po stronie południowej, opowiadają, że część budynków po stronie północy jest z papieru, tak jak w jednej z wiosek, którą reżim północno-koreański stworzył w celach propagandowych, a która tak naprawdę stoi pusta. Ile w tym prawdy, tego nie wiadomo, bo o tym, co dzieje się na północy, wiemy jedynie z relacji nielicznych uciekinierów. Od 1953 roku w całej strefie zdemilitaryzowanej dochodziło do różnego rodzaju incydentów, a w samych tylko latach 60. zginęło tutaj ponad 700 żołnierzy z północy, południa, ale i z USA. Kilka tysięcy żołnierzy z obu stron próbowało przedostać się na drugą stronę, by infiltrować przeciwnika. Spośród tych, którzy szpiegowali na północy, większość nigdy nie wróciła do domów. Dlaczego strefa zdemilitaryzowana to miejsce surrealistyczne? Bo panują tu cisza, spokój, a jednocześnie jest to bardzo niebezpieczne i pełne napięcia miejsce, otoczone drutem kolczastym i pilnowane przez snajperów. W strefie jest jedna wioska, w której żyje około 200 osób. To głównie rolnicy, którzy, aby dotrzeć na swoje pola uprawne, muszą być eskortowani przez żołnierzy. A ponieważ na całym obszarze strefy ludzi w zasadzie nie ma, to żyją tutaj rzadkie gatunki zwierząt, w tym ponad 100 gatunków, które na świecie uznaje się za zagrożone. Rozwija się też roślinność. Obie Koree rozpoczęły już starania, by strefa zdemilitaryzowana została wpisana na listę dziedzictwa UNESCO. Jeśli podobał się Wam ten film, to subskrybujcie kanał podcastu Świat na YouTube i powiedzcie o nas swoim znajomym. Do zobaczenia!